Hello, witam Was prosto z lotarowej miejscówki. To kolejny poradnik od Just Freestyle. Dzisiaj nauczymy się bardzo ciekawej wariacji slapa. Mianowicie będzie to slap z obrotem o 180 stopni. Jest to trik, który jest często wybierany z mojego arsenału ewolucji. Nauczmy się go zatem. Okej, na początek podstawy. Chyba jak się domyślacie, niemożliwe jest opanowanie tego triku bez umiejętności wykonywania slapa. Mało tego, trik ten powinien być mega opanowany na ilość. Zatem jeśli nie potrafisz wykonywać slapa, to szybko ruszaj do naszego poradnika. Link znajdziesz w opisie filmu. Jeśli zaś jesteś slap master, przejdźmy do następnej podstawy. Postaraj się zrobić między dwiema kapkami pełny obrót, to pozwoli Ci lepiej orientować się, gdzie znajduje się piłka w trakcie wykonywania obrotu. Ale jak możesz zauważyć, trik nazywa się slap 180, czyli do tego triku wykonujemy pół obrotu. Dobrze, zatem ogarnijmy, jak w ogóle się obracać. Przyjrzyj się, jeśli jesteś prawonożny, odbijasz piłkę lewą nogą, a obrót wykonujesz przez lewe ramię. Jeśli jesteś lewonożny, odbijasz piłkę prawą nogą, a obracasz się przez prawe ramię. No musisz to zapamiętać, to jest bardzo ważne. Jeśli obrócisz się w złą stronę, nie zrobisz prawidłowo tego triku. Kiedy wykonasz obrót, powinieneś mieć piłkę po swojej lewej stronie. Wtedy wykonujesz slapa prawą nogą. Podczas tego obrotu piłka na ułamek sekundy znika z twojego pola widzenia. Zatem musisz mieć dobre wyczucie, gdzie znajduje się piłka. Im bardziej kontrolowane wybicie zrobisz, tym bardziej będziesz się orientował, gdzie znajduje się twoja futbolówka. Rozpracuj sobie ten obrót. Jak widzisz, jest on dosyć szybki i dynamiczny oraz na jeden skok. Musisz go zrobić tak szybko, byś nadążył za piłką i w kontrolowany sposób złapać piłkę na slapa. By dla Ciebie było wszystko jasne i klarowne, przyjrzyj się na każdy etap tego triku w zwolnionym tempie. Przypatrz się, jak wygląda wybicie piłki, obrót, w którym momencie piłka znika z pola widzenia i w którym momencie łapie piłkę na slapa. Jak widzisz, mimo to, że slap 180 to bardzo szybki trik, ma w sobie wiele złożonych rzeczy, które oczywiście trzeba wytrenować. Jak można błędnie wykonać ten trik? No, na pewno nie uda Ci się ta ewolucja, jeśli obrócisz się w złą stronę. Już o tym mówiłem. Próby będą wyglądać właśnie tak i jak widzisz, nie wygląda to tak pięknie i efektownie. Zatem pamiętaj, w którą stronę masz się obracać. To jest klucz do sukcesu. Kiedyś błędnie łapałem tego slapa i chcę Wam to teraz pokazać jako przykład błędnego wykonywania. Przypatrzcie się, jak złapałem tę piłkę. To nie jest slap, tylko chwyt między kostkami i śmiem twierdzić, że początkowe próby tego triku będą u Was wyglądały właśnie tak. Tego starajcie się unikać. Prawidłowy chwyt wygląda o właśnie tak. No i na koniec pokażę Wam, jak zwykle, kilka połączeń z wykorzystaniem tego triku. Możesz zrobić ten trik na ilość, z kółkiem na drugą nogę, slap i slap 180 NT, na ilość w NT, ze stylowym reverse crossem. Jeśli chcecie zobaczyć do niego poradnik, to link macie w opisie. Jest to świetny trik. Z clipperem. Ale ładnie. No. Albo na koniec piętek. Też bardzo ładnie wygląda. Połączeń ze slapami jest mnóstwo. Jeśli chciałbyś zobaczyć więcej sposobów na triki ze slapem, to sprawdź nasz odcinek 6 sposobów na. Mamy tam 6 połączeń, które mogą Cię zainspirować. Link oczywiście w opisie. No i to by było na tyle. Wpadaj oczywiście na naszą grupę facebookową, gdzie możesz zadać więcej pytań odnośnie trików lub pokazać nagrania, jak Ty grasz. Jesteśmy tam aktywni, odpisujemy na komentarze, możecie nam zadawać wiele pytań odnośnie trików. My Wam z chęcią pomożemy i odpowiemy na wszelkie nurtujące Was pytania. Jeśli chcesz zakupić nasze koszulki z naszym logo i nagrać jakieś super akcje w super koszulce, które udostępnimy na naszym Instagramie, to wpadaj do naszego sklepiku internetowego, link również w opisie. Mamy wiele wzorów i wiele kolorów, na pewno coś dla siebie znajdziesz. Mam nadzieję, że poradnik był dla Was pomocny. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Slapa uczył Was Brzezik. No i na razie, no i cześć, no i eldo.